Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Proszę Państwa, kolejne dobre informacje, które płyną tutaj do powiatu tomaszowskiego. Otrzymaliśmy jako powiat tomaszowski dofinansowanie do przebudowy mostu w miejscowości Podkonice, gmina Czerniewice, w wysokości 746 tysięcy złotych. To jest dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury. Otrzymaliśmy maksymalne dofinansowanie na realizację jakże bardzo ważnej, istotnej inwestycji. Proszę Państwa, bardzo się cieszymy, że takie pieniądze tutaj spływają do nas po to, żebyśmy mogli realizować te inwestycje, które są bardzo ważne dla mieszkańców naszego powiatu tomaszowskiego. Wczoraj mówiliśmy o przebudowie, modernizacji chodników na terenie miasta tomaszowskiego. Dzisiaj mówimy o zadaniu, które będzie realizowane w gminie Czerniewice. Tak jak wcześniej wspominałem, zarówno Zarząd Powiatu, jak i Rada Powiatu Tomaszowskiego widzi potrzeby wszystkich mieszkańców naszego powiatu i te inwestycje chcemy realizować na przestrzeni całego powiatu, we wszystkich naszych gminach, jak i również tutaj w stolicy naszego powiatu, w mieście Tomaszów Mazowiecki. Proszę Państwa, w tym miejscu chcę bardzo serdecznie oczywiście podziękować tutaj obecnej ze mną pani dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Elżbiecie Rudzkiej, jak i również jej współpracownikom za to, że tak bardzo dobrze napisały ten wniosek, który otrzymał maksymalne dofinansowanie, maksymalną ocenę. Bardzo serdecznie również chcę podziękować tym wszystkim, którzy starali się, żeby ten wniosek uzyskał akceptację. I mam tutaj na myśli marszałka seniora, pana Antoniego Macierewicza, jak i również panią poseł Annę Milczanowską. Bardzo serdecznie za to dziękuję i proszę Państwa, mam nadzieję, że w najbliższym okresie czasu będzie można rozstrzygnąć przetarg na to zadanie i realizować tą inwestycję tak, żebyśmy ją zakończyli do końca tego roku 2022. Teraz zapraszam panią dyrektor do zabrania głosu. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Obiekty mostowe były długo, długo piętą achillesową tego powiatu tomaszowskiego, ale dzięki temu zarządowi, tej radzie rozpoczęła się dobra era. W zeszłym roku dwa obiekty, w tym roku kolejny. Szanowni Państwo, obiekt będzie całkowicie rozebrany. Utrzymany będzie w konstrukcji jednoprzęsłowej, o belce swobodnie opartej, nowa nawierzchnia. Oczywiście nowe dojazdy, płyty przejściowe, nowe oznakowanie poziome i pionowe. W tym momencie Zarząd Dróg Powiatowych już ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy tych prac. Ze swojej strony trzymam kciuki, żeby udało się go wyłonić w szybkim tempie i żebyśmy mogli na koniec roku spotkać się tak i cieszyć się, że kolejny obiekt mostowy na terenie powiatu tomaszowskiego jest przebudowany. Nie ukrywam, że przygotowujemy się do kolejnych obiektów mostowych, tak, projektujemy i ze swojej strony obiecuję, że będziemy starali się aplikować we wszystkich możliwych miejscach, tak, o dodatkowe środki na dofinansowanie sieci dróg powiatowych. Ja myślę, że tutaj przy wsparciu pana starosty i jego zaangażowaniu jestem dobrej myśli. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Proszę Państwa, nas to naprawdę wszystko cieszy, że ten nasz powiat, nasze gminy zmieniają się, że widzimy to naocznie. Nie tylko mówimy, ale po kilku tygodniach, po kilku miesiącach widzimy realizację tych wszystkich inwestycji i to, o czym wspomniała tutaj pani dyrektor, bardzo duże zaangażowanie całego zespołu Zarządu Dróg Powiatowych. Proszę Państwa, przygotowujemy kolejne projekty na modernizację następnych mostów, tak, bo widzimy taką potrzebę, taki jest czas, taki jest moment. Chcemy skutecznie sięgać po te środki, żeby możliwie jak najwięcej wyremontować tych wszystkich mostów, które czekały dziesiątki lat właśnie na ten moment, na ten czas, a dzisiaj wymagają po prostu przebudowy. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj naszym mediom, dziękuję Państwu za przybycie na tą konferencję prasową. Jest nam bardzo miło, że jesteście zawsze z nami, kiedy już to powtarzam wielokrotnie, przekazujemy dobre i bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Dziękuję bardzo.